Jestem zwolenniczką. Natomiast z umiarem oczywiście. A czemu? Bo nas wypiją Chińczyki. Tak, bo tak jestem zwolenniczką globalizacji. Co to jest globalizacja? To nie widać, ludzie, co jest? Ciężka sprawa. Nie czytałem żadnego opracowania na ten temat i ciężko mi jest się odnieść. Nie było żadnego skryptu. Ja jestem oczywiście zwolennikiem procesu globalizacji. Yes, of course. Bardzo ładna przyzwoła. Nie. Ale teraz umorzenie narastające. Marta, tylko za czy przeciw? A to powiedz, czy jesteś za czy przeciw? Za przecież. Jest, jest. Ja powiedzieć, że to jest bardzo dobry sok, marka Kaskor, tak sobie polecam, prawda? Jako przykład globalizacji. Sponsorowany. Forma promocji to jest marchewek rumuńskich i ukraińskich i muszę wam powiedzieć, że i tak się dobrze sprawdzają. Me gusta globalization. O, bardzo ładnie. Nie tylko globalizacja, ale sam fakt, że wstąpiliśmy do Unii, poszerzył program stypendiów, program wymian naukowych na studiach. Jestem zwolennikiem globalizacji. I'm for! Od globalizacji generalnie jestem raczej za. W zasadzie! Generalnie? Nie wiem, ale to będzie przeciwna. Osobiście jestem zwolennikiem globalizacji. Proszę pani, trzeba być zawsze zwolennikiem tego, co nadchodzi. Co mi da być przeciwnikiem globalizacji, gdy ona nadchodzi? Ja po prostu uważam, że globalizacja jest procesem obiektywnym, czyli nie dzieje się na skutek tego, że jest dobra czy zła. Jest produktem ubocznym czegoś, co by można nazwać procesami gospodarczymi w skali całego świata, prawda? I teraz do globalizacji trzeba się przygotować. Zróbmy więc imprezę, jakiej nie przeżyli. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drugą pijemy. Nie mów nic!